nie mówi, że trenujesz. Dobra. Bo to jest top secret. Opalał się. Nasz czarny koń. Solarka na razie. Opalałem się. Nie dzwoń do mnie. Przywitanie dwóch rywali. To jest Mateusz Zakopanego. On panikuje, ale... Ale da sobie wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby pani różowy paznokcie, żeby pasowało wszystko. Niech pan kolegę kręci wycieniowanego, bo kamera podobno rozszerza trochę. Kamera trochę pogrubia, żeby wyglądał jak ludzie, bo strasznie ma niedobrą żonę, nie gotuje. Właśnie coś nie słyszałam, że ma niedobrą żonę. Będziesz kibicował tacie? Tak. Mhm. Tego. Tata będzie pierwszy? Tak. Przedstartowy z Pucharu Polar Sportu w ski alpinizmie, w skiturach. Na razie nerwowo, ale za chwilę będzie spoko. Można i tak. Pierwszy odcinek.
Jak co? Dość. To dobrze. Trochę zostało jeszcze. Trochę tak. Będzie dobrze. Rozkręcam się w miarę dystansu. Swoim tempem. Godziny, wyście coś w firmy.
Kopanego. Jestem reprezentantką Polski w ski alpinizmie. Przyjechałam tutaj, ponieważ no, nie, to są pierwsze zawody w Polsce. Dlatego no, czekają nas różne inne starty za 2 tygodnie we Francji, dlatego chcemy po prostu potrenować. Wygrałam, ciężka była trasa, było przede wszystkim bardzo gorąco, dlatego no, nie było łatwo i bardzo słabo mi się szło, ale udało mi się wygrać. Chcieliśmy zrobić trasę jak najbardziej uniwersalną, jak co roku. Przez to, że nie było śniegu, więc no, musieliśmy zrobić na trasie. Włożyliśmy to trochę trudu, musieliśmy zrobić jakąś przepinkę, musieliśmy oczyścić tunel. Trasa stosunkowo wymagająca, ponieważ tutaj było ponad 900 metrów przewyższenia. Dużo amatorów, dużo zawodników, czy kilku zawodników ze Słowacji, ze Słowacji. Więc czołówka Polski, jak widać. Piękna pogoda, co chcieć więcej. Atmosfera dobra. Później około 15 rozdanie nagród, dekoracja zwycięzców w karczmie Styrnol. Później jakaś mała biesiada. Tutaj jeszcze mamy chwilę, żeby złapać oddech. Zawodnicy jeszcze będą pewnie chwilę przejeżdżać. Do zobaczenia za rok. A. Trasa fajna, bo przepleciona była przepinką, więc troszkę mięśnie się odciążyły, ale z kolei troszkę docisło inne partie mięśniowe, ale ogólnie super było. Mocna trasa. Dla gości z mocą. Ostatnie trzecie podejście na szczyt posadnego kruga i ostatni zjazd. Ostatnia pętla była dobra do siebie. Koleżanka wygrała. Tak? A skąd wiesz? A to dobry byłeś? Trzeci. Trzeci dopiero, a... Pokąd był. Chciałem jeszcze raz podziękować, że tak licznie Państwo przyjechaliście. Widzę tutaj dużo osób, z którymi spotykamy się rokrocznie. Szkoda tylko, że nie było śniegu w tym roku, pewnie dołączyłoby do nas trochę więcej nowych osób.